Siemanko, z tej strony Jakub Karda, dzisiaj pokażę wam 4 topowe coiny na grudzień. I wedle waszych próśb będą pojawiały się tokeny, które są bardziej bezpieczne, jak i również te bardziej ryzykowne. Także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, a jeśli chciałbyś dołączyć do zamkniętej społeczności krypto tego kanału, to pamiętaj, że w opisie jest link do prywatnej grupki. Aby dołączyć, zarejestruj się na wybraną giełdę z mojego linku afiliacyjnego, który również jest w opisie. Po weryfikacji zostaniesz przyjęty do właśnie tej prywatnej grupki, a jeśli nie chcesz tego robić, to w opisie również jest publiczna grupa. Także bez przedłużania lecimy z materiałem. Pierwszym moim wyborem spośród 4 altcoinów na grudzień będzie Chainlink. I na dobrą sprawę, w ostatnim czasie byliśmy świadkami zakończenia 1,5-rocznego przetestowania tokenu LINK, kiedy jego wartość osiągnęła około 6 dolarów, a od tego momentu kurs znacząco wzrósł, dochodząc do obecnego maksimum na poziomie 16,52 dolara. I na dobrą sprawę jest to zaledwie 3-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego ATH. Biorąc pod uwagę szczegóły, które wkrótce nadchodzą, myślę, że LINK nadal może kontynuować trend wzrostowy, szczególnie w grudniu. I właśnie, przechodząc do tych szczegółów, warto się skupić na temacie stakingu Chainlink, a mowa tutaj o wersji 0.2. W grudniu 2022 byliśmy świadkami stakingu w wersji 0.1, gdzie pula wynosiła około 25 milionów tokenów LINK. Aktualnie Chainlink zdecydował się zwiększyć rozmiar puli do 45 milionów tokenów LINK. I na dobrą sprawę jest to krok w kierunku dalszego rozwoju projektu i z pewnością przyciągnie uwagę inwestorów zainteresowanych długoterminowym zaangażowaniem. A aktualnie trwa również proces migracji, rozpoczęty 28 listopada i planowany do 7 grudnia. I jest on skierowany głównie do obecnych uczestników. Zapewnia on im gwarancję miejsca stakingu w wersji 0.2. I 7 grudnia rozpoczął się wczesny dostęp, a już 11 grudnia zostanie ogłoszony publiczny dostęp, o ile pool nie osiągnie pełnej pojemności. A sama nowa wersja stakingu 0.2 niesie za sobą kilka istotnych zmian. W tym mamy przede wszystkim zwiększoną elastyczność, poprawione gwarancje bezpieczeństwa dzięki obniżeniu stawki operatora węzła, sama architektura modułowa jest gotowa na przyszłe ulepszenia oraz mamy bardzo dynamiczny mechanizm nagród. I minimalna stawka aktualnie wynosi 1 token LINK, a maksymalnie 15 tysięcy. I staking 0.2 może stanowić impuls dla nowego trendu wzrostowego, przynosząc dodatkową wartość dla uczestników tego ekosystemu. Także myślę, że w grudniu jeszcze warto obserwować ten token, a nawet jeśli Bitcoin zaliczyłby korektę i pociągnął za sobą inne altcoiny, to nadal jest to token warty inwestycji przyszłościowo. Lecimy z drugim tokenem. I tutaj trochę się powtórzę, ale Polygon jest to kolejny z altcoinów obecnych na moim filmie. I cały rok 2023 był dla tego projektu intensywny w kontekście medialnym. Informacje o Polygonie były cały czas obecne i nie dało się uniknąć ciągłych aktualizacji, ogłoszeń partnerstw i innych wydarzeń. I na dobrą sprawę ten projekt pojawiał się wszędzie. Ale dlaczego konkretnie Polygon może wzrosnąć w grudniu? Bo Sander, czyli założyciel Polygon, opublikował właśnie ten wpis na platformie X. I warto zaznaczyć, że nadchodzą dwa istotne wydarzenia, które warto śledzić. 14 grudnia możemy się spodziewać publicznej prezentacji nowej generacji produktu ZK i może to stanowić istotny kamień milowy dla całego ekosystemu Ethereum. Następnie 23 grudnia Polygon planuje wprowadzić zmiany w zasadach dotyczących RWA, czyli tokenizacji aktywów ze świata rzeczywistego oraz instytucjonalnego przyjęcia. I warto również zaznaczyć, że firma Polygon rozpoczęła eksperymenty ZKEVM, a ich nowy chain różni się od łańcucha POS, będąc jednak równie innowacyjnym rozwiązaniem skalowania. A sam Polygon POS to ekonomiczny sidechain zgodny z AVM, charakteryzujący się szybkością, a zabezpieczają go walidatorzy POS. A Polygon ZKEVM natomiast wykorzystuje technologię Zero Knowledge, a same jego bezpieczeństwo jest utrzymane przez ZK Nodes. I wcześniej wspomniane RWA, czyli tokenizacja aktywów ze świata rzeczywistego, zyskuje obecnie na popularności w świecie kryptowalut, prognozując wzrost tego sektora do 2030 roku nawet do 10 bilionów dolarów. A przypomnę tylko, że jest to perspektywa najbliższych 6 lat. Czyli podsumowując, kombinacja tych dwóch wydarzeń w grudniu
może stanowić silny impuls dla Matika, dlatego ja również otwieram pozycję i w grudniu poluję na wzrosty. I przedostatnim tokenem na mojej liście jest trochę mniejszy altcoin, bo mowa tutaj o Immutable X. I planują oni uruchomienie głównej sieci ZKEVM w grudniu 2023 roku lub styczniu 2024. I pierwsza sieć testowa została wdrożona w sierpniu tego roku, a w listopadzie mieliśmy okazję zobaczyć sieć testową Regenesis. I teraz właśnie nadszedł czas na ich główną sieć, czyli wcześniej wspomniany ZKEVM. I w tej nowej sieci już dostępnych jest ponad 50 gier, co wskazuje na dynamiczny rozwój platformy. A sama cena EMX również wykazywała się silnym wzrostem w listopadzie, zyskując prawie 111% i osiągając poziom około 1,49 dolara, a w listopadzie 2021 roku ATH tego projektu wyniosło prawie 10 dolarów. Oznacza to, że EMX musiałby wzrosnąć prawie 7-krotnie, aby osiągnąć tamten poziom. Osobiście widzę w nim spory potencjał na grudzień i nie tylko. Uważam, że EMX może znacząco przekroczyć ATH podczas kolejnego bullrunu. Jednak jak sam tytuł głosi, warto się skupić tutaj na grudniu. Ale jeszcze patrząc w przyszłość, warto tutaj wspomnieć, że w 2024 roku firma Immutable planuje przekształcić ją w chain aplikacji podobny do np. Injective on Cosmos. I chodzi tutaj o chainy specjalizujące się w obszarze konkretnych aplikacji, które mogą zwiększyć zarówno przepustowość, jak i skalowalność. W tym przypadku mowa tutaj o grach AAA, które wymagają dużych ilości danych i posiadanie własnego chaina może być jak najbardziej dla niej korzystne. A pewnie już zdążyliście zauważyć, że Immutable X ma partnershipa z Polygonem, ponieważ korzystają z ich chaina i myślę, że jeśli Polygon zaliczy spore wzrosty, również pociągnie za tym ten projekt. I czwarty, ostatni token jest dla osób, które szukają mocnych wrażeń. I tak jak wspomniałem, jest on dosyć mocno ryzykowny, więc radzę uważać. Mowa tutaj o tokenie KOM. Jeśli o nim nie słyszałeś, to w sumie się nie dziwię. Ale przejdźmy od początku. Wiele osób, szczególnie na Twitterze, miało problem z tym, że nie weszli w TAO, a cena jest już po prostu nieatrakcyjna. Mowa tutaj o TAO BitSensor i był to jeden z moich tokenów, które polecałem na listopad i kto oglądał, ten wie, że się naprawdę opłacało zainwestować. Na dzień dzisiejszy token TAO oscyluje w granicach 340 dolarów za sztukę. W momencie, kiedy o nim nagrywałem, cena wynosiła zaledwie 100 dolarów. Ale przechodząc do rzeczy. KOM to w skrócie taka pochodna TAO, a fachowo mówi się na to fork. Po prostu kiedy nie wszyscy ludzie się dogadują w projekcie, powstaje taki odłam. Sam KOM, tak jak BitSensor, oparty jest na trendzie AI. Największy problem tego tokenu to jest jego tokenomia, która jest dosyć specyficzna. Aktualnie jest ponad 7% tokenów obiegu, a codziennie jest zrzucane blisko 540 tysięcy tokenów. Emisja tokenów jest więc ogromna, więc raczej kupuję to spekulacyjnie pod ride. Sam token możecie kupić na comswap.io i pamiętajcie, że link jak zwykle macie w opisie. I w zasadzie o tym tokenie za dużo nie można powiedzieć. Shillerzy na Twitterze zaczynają o nim pisać i nadają narrację drugiego TAO. Więc jeśli ktoś by mnie zapytał, czy ten token jest warty kupna ze względu na fundamenty, odpowiem oczywiście, że nie. Ale jeśli ktoś mnie zapyta, czy ten token jest warty kupna ze względu na spekulacje i FOMO, odpowiem twierdząco. Na dzień nagrywania tego filmu cena za token to około $1.30, więc paradoksalnie cena jest jeszcze dobra. I pamiętajcie, aby w takie projekty nie inwestować dużym kapitałem, a traktujcie to bardziej jako ciekawostkę, która potencjalnie zrobi wam spory profit lub nie. Jednak jest to rynek krypto, który nie jest do końca uregulowany i może się naprawdę dużo zadziać. Także to by było na tyle. Podzielcie się swoimi tipami na grudzień w komentarzu. Ja was zapraszam również do moich grupek na Telegramie i widzimy się już w przyszłych materiałach. Na razie, cześć!